Witajcie! W tym odcinku przedstawimy ciekawostki o hipopotamach. Zaczynamy! Nadwaga w wodzie. Hipopotamy spędzają większość czasu w wodzie, aby schłodzić swój ciężki organizm. Pomimo ich potężnego wyglądu, są zaskakująco zwinne i szybkie w wodzie, potrafiąc nurkować na długość rzeki. Agresywna natura. Hipopotamy są uznawane za jedne z najbardziej agresywnych zwierząt w Afryce. Szczególnie w okresie godowym samce stają się bardzo terytorialne i gotowe bronić swojego terytorium. Zęby i szczęki. Hipopotamy posiadają potężne kły i rozwinięte siekacze, które służą zarówno do obrony, jak i do atakowania. Ich szczęki mogą rozwierać się pod kątem ponad 150 stopni, co czyni z hipopotama jedno z najgroźniejszych zwierząt w Afryce. Kąpiel jako ochrona. Hipopotamy spędzają większość dnia w wodzie, co nie tylko pomaga im schłodzić organizm, ale także stanowi formę ochrony przed słońcem i drapieżnikami. W wodzie hipopotamy są bardziej zwinne i bezpieczne. Gruczoły ciała. Hipopotamy wydzielają substancję zwaną mlekiem krwawym. To nie jest krew, ale wydzielina z gruczołów skórnych. Mleko to działa jako naturalny filtr przeciwsłoneczny i pomaga chronić hipopotama przed promieniowaniem UV.